Dlaczego energia dopływa? Witajcie serdecznie moi drodzy na 43. podcaście Akademii Białego Fartucha. Tym razem chciałbym ponownie przemycić wam temat z termodynamiki w kontekście biologii. Czy zastanawialiście się dlaczego na przykład do ekosystemu albo w sumie do organizmu też czy do komórki tak samo energia w jakiś sposób zawsze dopływa? Przy okazji dochodzi również do jej odpływu, co łącznie nam daje przepływanie energii przez układ, ekosystem, organizm, komórkę i tym podobne. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie może być tak, że raz dostarczona porcja energii do komórki zostaje w niej na zawsze? Dlaczego, patrząc na ekosystem, energia nie może sobie krążyć w zamkniętym obiegu, tylko musi przez ekosystem przepływać, nie tak jak materia, która mniej lub bardziej w zamkniętym obiegu może sobie krążyć? Dlaczego tak jest? Potrzebujemy odwołać się do zasad termodynamiki, dokładnie do zasady drugiej. Podaruję sobie podręcznikowe definicje, bo podejrzewam, że mało kto je rozumie. Wcale się temu nie dziwię, sam kiedy próbowałem taką definicję podręcznikową przekształcić sobie na jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, coś logicznego, to różnie to wyglądało. Najlepiej działają odniesienia do rzeczywistości, bo wtedy ten poziom abstrakcji jest zdecydowanie mniejszy i łatwiej nam zrozumieć pewne rzeczy. Druga zasada termodynamiki w swojej definicji zaprzecza istnieniu perpetuum mobile drugiego rodzaju. Dla przypomnienia, perpetuum mobile to jest taka maszynka, która może nieustannie, bez końca poruszać się, wykonywać pracę, coś takiego. I perpetuum mobile pierwszego rodzaju to jest takie urządzenie, które nam wytwarza energię znikąd i oczywiście nie jest ono możliwe. Dotyczy zresztą pierwszej zasady termodynamiki. Skoro. Zatem mamy zasadę drugą, to spodziewamy się również nieistnienia perpetuum mobile drugiego rodzaju. Tak to się pokrywa z nazwami, a co to jest to perpetuum mobile drugiego rodzaju. Zapewne większość z Was jeździła na rowerze, więc ja pozwolę sobie odnieść się do tego pojazdu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że coś wam się zepsuło, odwróciliście rower do góry nogami, kołami w zasadzie. I teraz wyobraźcie sobie, że przed nim kołem od roweru zakręciliście. Zadajmy sobie pytanie, czy takie koło będzie kręcić się bez końca? Oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś nie wierzy, to polecam takie doświadczenie wykonać i będziecie mieli wtedy potwierdzenie. No dobrze, ale dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że zawsze będą istniały mniejsze lub większe siły tarcia, akurat w takim układzie, jakim jest rower. Co powoduje, że część energii będzie mechanicznej, tracona w postaci ciepła. Praktyka w fizyce i wszystkich pokrewnych dyscyplinach jest taka, że jak bardzo nie staralibyśmy się skonstruować urządzenia, które miałoby wykonywać swoją pracę w bardzo sprawny sposób, bez strat energii, możemy tak powiedzieć, to nie da się tego zrobić nigdy w 100%. Zawsze część energii będzie ulegała utracie. Nieważne co zrobimy, tak? Może to być silnik elektryczny, których sprawności przekraczają 90%, ale nadal mamy utratę części energii w postaci ciepła. Już wam mówię dlaczego tej utraty nigdy praktycznie nie da się powstrzymać w wystarczającym stopniu. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś obiekty fizyczne. No to czym jest energia cieplna? Energia cieplna to jest energia ruchu ich cząstek i. Te ciała sąsiadują ze sobą, więc można sobie powiedzieć tak, że cząstki będą się odbijały jedna od drugiej, czyli ta energia kinetyczna, to ciepło będzie się przekazywało z jednego ciała na inne. To jest raz. Do tego dochodzi nam promieniowanie energii, np. w postaci fali elektromagnetycznej. Tego też nie jesteśmy w stanie tak łatwo zatrzymać. Jest tyle czynników, tyle możliwości. Tu już chodzi bardzo taka fizyka teoretyczna, nie chciałbym tego poruszać. Ale jest tyle opcji na to, żeby energię transferować, że my tego transferu nie jesteśmy w stanie często zatrzymać. A ten transfer jest powodą utraty energii z naszego układu, czyli z ekosystemu, komórki czy jakiegoś organizmu pojedynczego. Dlatego każdy proces biologiczny, czy to w skali makro, w ekosystemy, czy w najmniejszej komórce, będzie zawsze wiązał się z tym, że pewna ilość energii po prostu rozproszy się w postaci ciepła i tyle i my tego nie odzyskamy, nie ma na to opcji. Żeby tego uniknąć, trzeba energię cały czas dostarczać do naszego układu. Dla uściślenia użyłem określenia układ. To umówmy się, że będzie to mniej lub bardziej zamknięta przestrzeń, w której mamy skupioną materię, odbywają się jakieś reakcje chemiczne i tym podobne. No plus do tego dochodzi energia, która przez ten układ nam zazwyczaj przepływa, czyli jest dostarczana, no a potem sobie odpływa w jakiejś ilości. Zobaczcie też na poziomie metabolizmu reakcje anaboliczne i kataboliczne. Polecam wam sprawdzić sobie cykl Kory z niemym H na końcu, bodajże CH. I to jest proces, w którym ukazana jest fermentacja mlekowa i następnie glukoneogeneza z kwasu mlekowego, czyli zrobił się nam taki cykl, obieg materii w komórkach organizmu. Najlepsze jest to, że podczas fermentacji, która tak naprawdę opiera się przede wszystkim na glikolizie, dostajemy zysk energetyczny w postaci dwóch cząsteczek ATP, a do glukonaogenezy potrzebujemy zużyć 6. Zobaczcie na to tak: kataboliczne procesy pozwalają nam pozyskać pewne formy użytecznej energii, takie jak ATP w pewnej ilości, ale czego byśmy nie robili, to troszeczkę energii ucieknie w postaci ciepła. W drugą stronę, reakcje anaboliczne będą wiązały się również z ucieczką ciepła, co wiąże się z tym, że podczas anabolicznych reakcji my potrzebujemy jeszcze więcej energii dostarczyć, bo nie dość, że potrzebujemy wykonać właściwą dla danego procesu pracę związaną ze zmianą wiązań chemicznych, to jeszcze potrzebujemy uzupełniać te niedobory. A podczas reakcji katabolicznej pozyskujemy pewną część energii, ale część w postaci ciepła ucieka nam tak samo. Podsumowując, bez dopływu energii nieustannego żaden biologiczny układ nie będzie w stanie funkcjonować przez dłuższy czas. Jest to spowodowane utratą, rozproszeniem energii, np. w postaci ciepła, może też być promieniowanie, elektromagnetyczne to najważniejsze przykłady. Moi drodzy zachęcam was do nauki fizyki przy okazji nauki biologii i chemii. Nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak dobre przygotowanie z tego przedmiotu ułatwi naukę na typowym biolchemię. I potem oczywiście na studiach. Dziękuję wam za wysłuchanie podcastu i zachęcam do systematycznej nauki i nieustannego powtarzania najprostszych informacji. Do usłyszenia! Cześć!